Cześć kochani, dzisiaj witam was znowu w Assetto Corsa Competizione. Będzie to coś nowego, ponieważ dowiedziałem się o platformie Low Fuel Motorsport. Dzięki wam. I co to jest? Co to jest? To jest taki nazwą to dodatek, taki add-on, który powoduje, że ACC staje się równie atrakcyjne co iRacing. Jest to miejsce, które pozwala uzyskać pewną licencję i ścigać się w bardziej regularnych wyścigach, ponieważ zazwyczaj jak podchodziłem do Assetto Corsa Competizione, no to zobaczcie co widać. Wchodzi się tutaj na te wyścigi wieloosobowe i tak naprawdę jest jakiś quick join i jest jakaś rejestracja do nie wiadomo czego tak naprawdę. Tak niby bardziej zorganizowana, bo wymaga od ciebie safety ratingu 80. Okej, okay, ale co to jest tak naprawdę nie wiadomo. Mamy quick join, który wrzuca cię na jakiś serwer, na którym jeżdżą ludzie i chyba wydaje mi się, że on wrzuca cię według jakby twojego, nie wiem, czy safety ratingu, czy po prostu tam, gdzie jest najwięcej osób. Zauważyłem, że tu jest jeszcze lista serwerów i można sobie wybrać jakiś serwer, ale generalnie dla mnie po iRacing jest to na maksa chaotyczne, tak naprawdę nie wiadomo co to jest, takie wiele grzybów w barszcz. No i dowiedziałem się, że jest ta platforma Low Fuel Motorsport, na której są zorganizowane wyścigi. Są wyścigi endurance, są sprinty, są jakieś takie szybkie, są długodystansowe, w ogóle to jest mega i właśnie teraz dzisiaj będę jechał po swoją pierwszą licencję. W tym momencie jestem jako rookie 3,5. To jest chyba mój rating 1500. No i żeby zdobyć tą pierwszą licencję, trzeba wejść na ten tor, który jest akurat teraz chyba w tym tygodniu. To jest tor Zandvoort i trzeba przejechać 7 czystych okrążeń. Pierwsze 7 okrążeń musi być czystych. I na dodatek, co jest w ogóle mega i bardzo dziękuję za to, musisz się zmieścić w czasie. Musisz, średnia tych okrążeń musi być poniżej pewnego poziomu, więc na szczęście pozwala to jakby zdobywać licencję tym osobom, które już prezentują jakieś tempo, prezentują jakiś poziom. I wydaje mi się, że jest to coś, co spowoduje, że będę do ACC wchodził częściej i no i wy też będziecie oglądali częściej content z Assetto Corsa Competizione. Więc dzisiaj zapraszam was do obejrzenia tych kilku okrążeń, jak starałem się zdobyć swoją licencję. Just done a 138.76. Sector 2 time is good. New fastest lap for Fridge, 138.02. Brake temperatures are okay. Sector 3 is a second off the pace. Sector 2 is 2/10 off the pace.
That's pole. Sector 3 is 0.6 off the pace. That's a new fastest lap for Szabo, 137.77. Car right. Still there. Right side's clear. Sector 3 is 1.9 off the pace. Yellow car left. Yellow clear left. Green flag sector 2. Your last lap time was at 137.32. Sector 1 time's okay. Sector 2 is 0.28 off the pace. You need to find a tenth in Sector 3. Yellow flag, stay sharp.